Cześć, witajcie. Witam serdecznie. Witam z kamerzystką. Chciałbym dzisiaj Wam przedstawić mój przepis na moje gofry. Tak jak już wcześniej przy odcinku, który ukazał się u Reni na kanale, przy odcinku z rolady mówiłem, że ciasto bardzo podobne robiłem do tego na ten biszkopt. Dzisiaj nieco mniej. Przeliczyłem dzisiaj ja. Mam tutaj 3 jajka wbite już. I przezornie już je tutaj roztrzepał. I one same się rozbiły. Mam już oddzielone białko. Potrzebuję też może z większe proporcje. Potrzebuję około pół szklanki cukru. No i ucieram. Ucieram to podobnie jak na roladę. A ty byś w tym czasie zrobiła pianę z białek. Tak, do tego będę potrzebował jeszcze mleko, mąkę pszenną i dodaję jeszcze mąkę kukurydzianą oraz proszek do pieczenia. Ale jakie proporcje, ja to po prostu sobie zrobię, słuchajcie, i w opisie też podam, ile czego wyszło, zmierzę to, zważę, żebyście mieli pogląd na to, jak i jakiej konsystencji to wszystko wychodzi. To teraz bierzesz się za ucieranie, tak? Ja będę ucierał, a Ciebie poproszę, żebyś ubiła pianę z białek. Daje mi tutaj pianę, śmietany mi nie daje ubijać, śmietany, bo ubiję masło. Śmietany Tobie nie dam, bo wiem, że Tobie akurat nie wychodzi. Okej, okay, no to zabieramy się do roboty. Dobrze, ja zabieram, zajmuję swoje miejsce. Ciekawe, to szybciej. Nie, to zobacz szybciej. Dobrze, idzie. Finisz. Dobra. Stoi. Ja też. Jesteś naprawdę bardzo odważny. I jestem szybsza. Dobra. A ja teraz wlewam olej do białek. Czyli taki półprodukt robię pod majonez. Tylko, że majonez jest bez cukru. Tak. Majonez to będzie u mnie. Będę robić, pokazywać, jak majonez zrobić. Około 3. Ale tu na razie o majonezie nie mówimy. Około 3 łyżek. Tutaj dajesz 3 łyżki, tak? Tak, około. Tych 3 jajek, około 3 łyżek. Tak myślę, że powinno wystarczyć. I teraz można wsypać troszeczkę proszku do pieczenia. Wezmę łyżeczkę. Wszystko mieszam i za chwilę pani gospodyni poproszę o mleko. Już idą po mleko. Ile ci tego mleka trzeba? No daj mi chociaż szklankę. Wszystko to mieszam, za chwilę będę dawał mleko, a po mleku mąkę. Raz jedną, raz drugą. No i wlewam mleko. Około 200 ml. No mam nadzieję, że się nie rozpędzę i tutaj nie będę tak jak z grochówką co jakiś czas dodawał składników, aż w końcu będę musiał zmienić garnek, w którym robię ciasto. Ale mleko dajesz przygotowane czy zimne? Ja się tak tutaj spytam pod widzów, bo nie, surowe. Surowe, zimne mleko. Dobra, jesteśmy już na tym etapie, że mogę dodać mąkę. Wezmę łyżkę. Ze 3 łyżki. Duże 3 łyżki. I rozmieszuję, rozprowadzam, żeby to ciasto nabrało odpowiedniej konsystencji. O, zamieszałem drugą stronę nieprawidłowo. Dobra, i teraz dodaję właściwą pszenną mąkę. To teraz jak gofry nie wyjdą, to zwalimy na to, że zamieszałeś nie w właściwą stronę, nie, tutaj tak? To ja sobie już mogę pozwolić na to, że w każdej chwili dodam sobie troszeczkę mąki czy mleka. Jeszcze nie zapominając o pianie z białek, która też delikatnie to rozcieńczy, rozrzedzi. Czyli mąki tutaj dosypujesz tak do odpowiedniej konsystencji? Do odpowiedniej konsystencji, tak, żeby to nie może być za rzadkie, nie może być za gęste.
Jak będzie gęsty, to po prostu no tak nam nie wyrośnie to, ten gofr, ten placek. A jeżeli będzie za rzadkie, to też będzie się po prostu lało. To musi być odpowiednia konsystencja. Ja zawsze z tym jest problem, żeby to uzyskać właściwą konsystencję. O, zaczyna mi się podobać. No a jak tobie się podoba, to już jest połowa sukcesu. Tak. Myślę, że to jest odpowiednia taka konsystencja wyjściowa tutaj do dodania, żeby dodać pianę z białek. Więc za chwilę będziemy grzać gofrownicę i będziemy robić pierwsze gofry. I już garnek jest pusty. Ostatnie gofry zostały wylane. Właśnie ważne, żeby tuż po wyjęciu gofry formować w ten sposób, tak żeby one oddały wilgoć, żeby nie leżały plackiem jeden na drugim. I też ważne, żeby od czasu do czasu unosić, wypuszczać tutaj parę, żeby ta woda się z tych gofrów wydostawała swobodnie. No, zaraz zobaczymy, zaraz będziemy degustować. No i ja gofry, słuchajcie, podaję oczywiście w sezonie, gdy mam truskawki swoje, robię z truskawek mus i truskawkowy, miksuję truskawki, delikatnie osładzając i bita śmietana. Bita śmietana do tego musi być, też delikatnie słodka. Polewam, kładę i jeszcze czasami, jeżeli mam ochotę, rozpuszczam gorzką czekoladę i polewam na wierzchu tą bitą śmietanę czekoladą. Wstawiam na chwilę do zamrażalnika, żeby to stężała, żeby ta czekolada stężała. I... A ja już spróbowałam tutaj w międzyczasie goferka, córka też, no i są wyśmienite. Ja z kolei gofry uwielbiam z frużeliną wiśniową, bo ja kocham wiśnie i wszystko co z wiśniami, tak samo jak z wiórkami kokosowymi. Także moja wersja gofrów to są goferki z wisienkami i cukrem pudrem i tyle, bez czekolady. Ale frużelina też jest, tak jak mus truskawkowy, to jest delikatnie kwaskowata i o to chodzi. Połączenie tego, tej słodkiej śmietany z kwasem, kwaskowością musu. No, mi już śmietany nie potrzeba. No, chyba każdy to tutaj stwierdzi, dlaczego? Że mi wystarczy goferek z frużelinką. Bo bita śmietana jeszcze do tego. I czekolada to oho, ho, ho. Słuchaj, na pewno cię nie przewróci. Słuchajcie, teraz tak się spytam, dlaczego jak się człowiek sparzy w palce, to łapie się za ucho? Bo ucho jest chłodne. Dlatego... Szybko oddaje ciepło. A to już wiem, dlaczego ty masz wiecznie czerwone uszy. Bo się trzymam. Bo się ciągle parzysz w palce. A, kurde. No w tyłek się nie łap, bo tam ci nie pomoże. O, czekaj. A tu zaraz... A się skurczy. Ojej, no i oczywiście śmieszna nuta musi być. O, chociaż Krzysiu, na koniec. Krzysiu, trzeba wypuścić trochę tej pary. O... Krzysiu ma za dużo pary. O, niech troszeczkę tak tutaj postoi, niech się dogrzeje. Nie no, palce mam trochę, ale poparzone. Gofry cię pokonały. Pokonany przez gofry. No, nie jest tak źle. Ja już tą ręką nie będę brał, bo mnie uparzy. To łap lepiej jedną. Lepiej mieć jedną sparzoną niż dwie. Tak, no jeszcze zapomniałem dodać, że gofrownicę smaruję olejem. Można do ciasta również, niekoniecznie jest dodawanie ciasta, jeżeli będziecie smarować gofrownicę, to niekoniecznie. No nie śmiej się, dziewczyno. Ja po prostu mam humor. To nie to, że się śmiejeście, tylko sytuacja mnie rozbawiła i od razu przypomniała mi się moja frania. Jak żeś z franią walczył, no i teraz walczyłeś. Ja z nią nie walczyłem, tylko żeśmy zacieśniali więzy. Z moją franią? Wschodnio-zachodnie. Tak. Dobra, myślę, że już tym goforkom już jest wystarczająco. Jak tu się do nich dobrać? Jest dobrze, słuchaj. Gorzej bywało ich wolili. O. Ładnie się upiekły. Dobrze. Proszę, stanąć na baczność. Gofrownicę można wyłączyć. Czekaj, to 100.
Jak pan każe, gofer musi. Tak, nie to wyłączyłem. Krzyś każe stać na baczność, to i nawet gofry mają stać na baczność. No tak, także źle, tu nie tak, źle, tak źle nie jest. No teraz niech one sobie tutaj dojrzewają, a my będziemy sobie tutaj wymyślać. Ty nie chcesz bitej śmietany, ja nie. Bardzo chętnie sobie zrobię odrobinę bitej śmietany i tutaj nie wiem, co na mnie wystarczy. Gospodyni mi tutaj zaproponujesz jako wsad do tych gofrów. Nie, no ja dzisiaj się chichram, jakbym się sera najadła, ale po prostu sytuacja mnie rozbawiła. Jest bardzo dobrze. Oczywiście, że tak. Jest bitą dobrze. Śmietanę też mogę zaproponować, ubić. Nie, czy, nie, słuchaj, masło to jest, wiem, że jest, więc nie trzeba. Więc ja nie będę biła bitej, nie będę ubijała bitej śmietany, tak? Śmietany na sztywno. Nie, ja ci po prostu przygotuję, przyrządzę, podam i wtedy... zapytam, czy smakował. Dobrze. No. Może być i tak. Dobrze. Co ty tak dopieszczasz? No bo muszą stać grzecznie, a to są już ostatnie. Coś on tutaj ci... Zobacz, klapie ten. Słuchaj, ja mam teorię na to. Po prostu talerzyk jest za krzywy. Jest zbyt krzywy. Nie, ale one... Zobacz, one wyglądają jakby breakdance tańczyły, albo co najmniej jakby je lumbago pokręciło. Wiesz co, nie mogę się śmiać, bo mnie palec boli. Cię boli. Słuchaj. I nawet ucho masz czerwone. Słuchaj, tu za dużo proszę nie krytykować. Za chwilę będziesz musiała honorowo zjeść goferka. Nawet ten gofer będzie ze dobrze. Śmiechu nie może ustać. Dobrze, jak odwrócę, zobacz, teraz już jest dobrze. Już jest teraz dobrze. Już no okej, okay, no okej. Okay. Ale ty będziesz na wizji próbował. No, nie. Zawsze ty próbujesz. No okej, okay, dobrze, będę próbować ja. Dobra. Kończymy. Także no, może to nie wygląda ciekawie, ale na pewno będzie smakować. Z tego, co tutaj już dziewczyny mówiły, że było smaczne. No były smaczne. No bardzo smaczne były. Dokładnie. I wyglądają naprawdę apetycznie. Tak jak ich wykonawca, tak? No, można tak to powiedzieć. Dobrze, ja życzę wszystkim smacznego, życzę wszystkiego dobrego. Oczywiście tutaj proporcje, skład podam w opisie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, bardzo proszę o zadawanie w komentarzach. No i cóż, żegnamy się z humorem. Oczywiście głupawka nas wzięła, śmiechu było trochę. Bo grunt to zdrowy. Mamy nadzieję, że i wy się pośmiejecie. Także wszystko jest ok. Trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam. No, te takie przypieczone z boku, to jak prawdziwe biszkopty smakują. Jak te twoje ze sklepu. No nie mów, że jak ze sklepu, bo te są lepsze. Ja mówię o biszkoptach, o ciasteczkach. Dobre. Tak, żebyście widzieli. Renia je. To już drugi twój. No weź, no musisz na wizji to mówić, że drugi. A co to jest dwa do takiej dziewczyny jak ty? No tak, o, zjechała no, mi kamera. Dla mnie. Z wrażenia. Dla mnie dwa. No to już jest wyzwanie, dla ciebie. Smacznego. Dziękuję, właśnie była chwila ciszy, bo się zatkałam gofrem. To słuchaj, teraz pytanie. Albo takie dobre, albo takie naprawdę nie do przełknięcia. Ja już wiem, dlaczego ty mi te gofry tu podpychasz, żebym się zamknęła. No każdy cel ma... No, znaczy każde działanie ma swój ukryty cel. Dziękuję. Na zdrowie. Niech ci pójdzie na zdrowie. Dobrze, że życzysz mi na zdrowie, a nie w boczki, bo to już byłaby przesada. A ty dalej pieścisz te gofry. No wiesz, to on musi tak nabrać formy. Przyrządne formy. Ale ja ci mówię, to wszystko jest winą tego krzywego talerzyka, żeby on był prosty. Ja tu bym miała inną teorię. O, ten to już zobacz. Ten dojrzał. No ten trochę krzywo stał, ale... To nie ma co ich tak. Dobra, już nie będę.